Marcin Held, Satoshi Ishii, Marcin Tybura. Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Armia Fight Night 9, z nami Patryk Dubiela, zwycięzca pojedynku w kategorii ciężkiej. No niecałej minuty potrzebowałeś dzisiaj, żeby rozprawić się ze swoim rywalem. Myślę, że walka mogła się podobać. Czy tak sobie właśnie to wyobrażałeś, wychodząc dzisiaj do klatki? Witam. Przede wszystkim myślałem, że powalczę dłużej w stójce, bo tej stójki dużo mi brakuje, cały czas ją szlifuję. No ale trzeba wykorzystać wszystkie możliwe sytuacje, jakie się zdarzają w klatce. To akurat przyszło skończenie w parterze, mocne ciosy z góry. Powiedz, czy uważasz, że moment przerwania dobry i czy czułeś, że przeciwnik już odpuszcza po tej gradobiciu, któremu zafundowałeś? Szczerze powiem, nie jestem sędzią, nie mi to oceniać, tak? Gdyby może sędzia się spóźnił, mogłoby się coś stać, może nie, no nie mi to oceniać, tak? Widzimy twojego rywala tutaj za kulisami, przechadza się, więc chyba z jego zdrowiem wszystko w porządku po tym nokaucie. Dokładnie. A jak u ciebie? Jakieś straty w tym pojedynku? Pięści obite? Nie, no chyba na szczęście wszystko gra, tak? Teraz zostaje z powrotem wrócić do treningów, no i czekać na kolejną walkę. To może ja. W takim razie, skoro tak. Ta walka, oczywiście cieszymy się, że do niej doszło, bo mogliśmy oglądać efektowne zakończenie, ale też troszeczkę było nerwów przed całym tym pojedynkiem, no bo zmieniał się rywal, bo to wiadomo było, że na ostatnią chwilę. Stresowało cię to? Troszeczkę był gdzieś taki w tyle głowy taka myśl, że to trochę jest wkurzające, irytujące, że tak się dzieje? Znaczy, w tyle głowy miałem to, że mogę nie zawalczyć, tak? Może nie bałem się, martwiłem się po prostu, bo dużo się przygotowywałem. No i bałem się, że no nie wystąpię. No ale przeciwnik się znalazł i cieszę się. Jestem zadowolony, że organizatorzy znaleźli kogoś na zastępstwo. Także wziąłem. Chciałbyś w kolejnym pojedynku zobaczyć swoim rywalem, z którym pierwotnie miałeś stoczyć pojedynek teraz? Jeśli by zdrowieje, chciałbym jak najbardziej się sprawdzić, tak. Życzę mu dużo zdrowia. Ta dzisiejsza gala, tak troszeczkę może odbiegniemy od twojego pojedynku, w takim dość ciekawym anturażu, ciekawym wszystko to, co tworzy jej otoczkę. Jak tobie się podoba walka w takim miejscu? No, na co dzień jestem żołnierzem zawodowym, także no mam z tym styczność, tak. Sprzęt dobrze rozpoznajesz, który jest wystawiony, rozumiem? Wydaje mi się, że tak, znałbym nazwy. No to nie chciałbym pytać, ale może zapytam, co tu widzimy na zapleczu. Teraz widzimy ludzi i kamery, tak? A tam gdzie, tam dalej, tam przy klatce? My nie jesteśmy tam. Tam dalej był na pewno Somak, z tego co kojarzę. A tak to się nie przyglądałem. Wiesz co, wróćmy do twojego pojedynku, w takim razie jeszcze do sportu. Ta dzisiejsza walka, no mówiliśmy, rywal w ostatniej chwili. Bałeś się troszeczkę tego, że jednak mimo to, że ktoś tam wszedł w ostatniej chwili, że no nie mógł tak pewnie przygotowywać się do tego boju, jakby chciał, że czymś może cię zaskoczyć? Tak, tak. Przede wszystkim podchodzę do każdego z szacunkiem i no tak. Martwiłem się, że może mnie czymś tam zaskoczyć, tak. Ale plan się jakiś tam udało zrealizować i cieszę się z tego, co miało miejsce chwilę temu. Grana w takim piorunującym stylu podbudowuje zawodnika takiego jak ty? Jak się czujesz po tym zwycięstwie i czy jakby jesteś zadowolony z tego, co z wykorzystanej szansy tak naprawdę, którą dostałeś? Znaczy no co, no czekam aż weekend minie, no i wracam z powrotem na matę, tak? Na szczęście nic mi się nie stało, ze zdrowiem wszystko ok, także nie muszę przerywać treningów. Marcin Bandel, który jest w twoim teamie dzisiaj, był w twoim narożniku, jak jeszcze chwileczkę miałem okazję z nim porozmawiać przed walką, powiedział, że tobie taki klimat, tak troszkę może mniej kibiców, taka trochę inna atmosfera bardzo odpowiada, bo ty jesteś taki bardziej, co solówki lubisz. To rzeczywiście takie solówki to jest coś, co ci bardziej pasuje? To trzeba było zapytać Marcina Bandela, stoi właśnie tam za nami, także... No ale co, taki klimat to rozumiem pasuje ci? Nie, ja jestem spokojnym człowiekiem. Pasuje ci? No w sumie trochę tak, no to no nie będę oszukiwał. Czyli pasujesz, bo jesteś złość. Niech będzie, że tak. Jeśli już przed solówką jesteśmy, to powiedz, czy walki na gołe pięści by cię interesowały? Szczerze, jakieś nowe doświadczenie. Jeżeli dostałbym taką możliwość, na pewno chciałbym się sprawdzić. Jestem człowiekiem, też jestem żołnierzem, no i starałem się przekraczać swoje granice, tak? Możliwości jakieś. Myślę, że tak. To już tak kończąc, jeszcze ja sobie pozwolę przynajmniej zapytać, wspomniałeś o tym, że jesteś żołnierzem, że gdzieś tam te obowiązki też bardzo mocno cię angażują. Jak to wygląda, jeśli chodzi o nastawienie do zawodników walczących w MMA, to jakoś tam z pewnymi rzeczami koliduje? Znaczy no, przede wszystkim zależy jak dowódca wyrazi zgodę, tak? Nie wiem jak jest w innych jednostkach, tutaj na szczęście dostałem taką możliwość, żeby móc się spokojnie przygotować. To co, teraz kiedy kolejny pojedynek? Ile byś chciał walk w ogóle stoczyć jeszcze w tym roku? Mam nadzieję, że jak najszybciej. Ja jestem głodny walki, także nieskromnie mówiąc. Jak będzie jakaś najbliższa okazja, dostanę zaproszenie jak najbardziej. To dziękujemy bardzo w takim razie. Dziękuję. Dziękuję bardzo.